kurde! Debil. Klasyczek wyszedł. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Wyjechać do Polski. Dobra. Zamieszkać w pięknym nie, kraju. Nie, nie, nie. Nie. No, jest, chyba jest koniec, nie. Bartek, bo ty lubisz no. Tak, ty nie znasz granic i umiaru, Bartek. No. Więc witamy. Wypad z kraju. W kolejnym odcinku GTA San Andreas. Ta. Naszego... Witamy. CJ-uszka. CJ-uszka, CJ-uszka. Kukuszka, kokoszka. Nie mam pojęcia, o co wam chodzi naprawdę. Laluszka, traluszka. A, to jest face to face od widza w ogóle. Widz podesłał ostatnio face to face. Napisał, że podsyłał kiedyś face to face i było to jakieś ze 3 lata temu. I że teraz jest nowe. O, żeż ty, kurczę. Lecę, wiedziałem, że to jest głupi pomysł, gaty. Tak, ale spróbowałem. Nie wiedziałem, jak bardzo realna jest opcja tamta druga, nie, tak nie naprawdę. Była. Nie była, nie była. Co, tamta druga opcja? Nie jest dobra? Nie jest. Jak nie? Jak jest normalna? Dobra. Nie jest. Nie jest. Kłamczuszku, szeparduszku. Zmiany to zarymować teraz. Kłamczuszek, szeparduszek, no nieźle. Kłamczuszek, szeparduszek. Mój nie, tato ja? Być... Kłamałbym? Never. Ja zawsze jestem prawdomównym. Nie. No Ola, nawet pomyślałaś, ja cię, dokładnie. Ja cię, szybardzik san, ja cię. Nie jest bardziej kawaza. A to jak to jest z samochodami na face to face? Zostają one wybrane przez twórcę, czy ta, jak to tak, wygląda? Tak. Było. Kurde! Debil. Na pierwsze! Klasyczek wyszedł! Chyba, naprawdę? Tak, tak, taki klasyczek. O Boże, jak przepraszam cię, Ola, za klasyczka, ale dzięki temu wyszedł klasyczek, no. Dzięki temu ja to dalej na pierwszej pozycji. Dziękuję. Klasyczek wykonany. Bartek, po co ty nas atakujesz? Nie atakowałem! No. A, no tak, tylko udajesz, że atakujesz, skręcając w nas i my uciekamy i wypadamy z mapy przez to. No tak, no rozumiem. Bartek z czwartego miejsca, Hunci drugie i trzecie też, no. Tak jest, dokładnie. Muszę robić, nie? Coś muszę robić. No Bartek, to ty wydupca i pierwszego. Słuchaj, szczurołapy, taki zawód. Taka jest ogólnie nasza opcja, żeby wydupcać gościa z pierwszego miejsca. Fuck! O, i wyleciał właśnie. Minął się widzisz, niczym z powołaniem ja swoim. Ja próbuję przynajmniej się tu bawić, o. To prawda. To było próbuję zabawne, tym, dlaczego się tak nie śmiejesz, mogłem, haha. Tak mogę jechać dalej i budować swoją przewagę, a nie chciałem. Chciałem no się mógł. No mógł. Ale zobaczył, że Bartek jedzie z nami w tym wyścigu i stwierdził, dobra, odpuszczę wam. A ty? Już wystarczy, no, Bartek was wydupca. I dlatego o, właśnie Bartek właśnie nie... Ole skuncił i siebie jednocześnie. Pojedzie. I teraz ja nie przejadę, bo blokują drogę. Bo jedzie wolno, bo jedzie tak. Wolno. No jedzie wolno, no jedzie wolno. Aha. No okej, okay, Bartek, więc dobrze. Cokolwiek byś Shepard nie zrobił, spokojnie, z tyłu jest Bartek jeszcze, o. Dobra, pa. Dzięki, Bartek. To jest taki niepisany tutaj wieś. Już nie ma Bartka, no a i proszę bardzo. Co stronę trzeciego? Zostajesz skasowany. No bo blokujesz cały przejazd. A nie tylko ja tam byłem, ale też. Bo ją bijesz! Ale za wolna. No to ją biję, no. Aha. Bo ją zaczepiasz, to ją blokujesz, no co? I blokuje cię przejazd cały czas. Człowiek nie może nadgonić. Z czwartego miejsca to powinieneś nadganiać tego, szybciutko. No i nie robię tego. Bo mnie ona strąca. I blokuje. No to Ola strąca. Pozdro, no tak. Za to Ola, to wszystko w ogóle Ola, no ja nie wiem. Tak, tak było. Ja teraz się nazywam Ola. Także, no co? Nazywaj się jak chcesz, ja tam mam nic przeciwko temu. Nara. Nara plecie. Nara plecie. Dobra, Shepard. Palnij ich, bij ich tą rampą. Tak zrobię. Nadupcaj. Nie. Skoro nie ma żadnych zasad tutaj od Bartka, to Bartek, Hunt i tyle. Bartek dostał. Ty macie, ale za co? No to byłeś no pierwszy może mieć przecież, no o to chodzi. I widzisz, Bartek, ty nie bijesz tego Sheparda, który jedzie se pierwszy, to, a on se ciebie bije w sumie tak o, bez problemu. Także... O kurczę, pieszone, ty. Ale zrobiłem fikoła. Prawo dżungli tak zwane. No, prawo dżungli. Prawo dżungli. Prawo co? Czego?
Ola, jedziec. I wyjechała. Nie dało się tam. No dobrze, dobrze. No, ja nie mówię, że ty jedziesz wolno, jakby ja nie jestem Bartek, ja tylko ci po prostu mówię, że jedź sobie, no nic nie chciałem zrobić. Znaczy jakbyś nie pisnęła, to bym wjechał w ciebie. Kto to wyskoczył i nie trafił właśnie? Ja. Bartek bij pierwszego w końcu, nie ja jestem pierwszy, tylko Shepard. Nie trafił. Nie trafiłem. A. Zrobił unik, no. Shepard jedzie małym samochodzikiem, jest do szturchnięcia przez każdego. Tak jest. Więc każdy może go bić. Śmiało. Tak, Bartek będzie zaraz się z nim znowu mijał. A ja może nie lubię bić ludzi. Bartek dwie minuty temu na dupca Ole cały czas. Tak, no uderzam tam Ole, nie? Cały czas. Bez za wolna. To może teraz się parda bez za szybki. O Jezu. Dobra, ja strącony, proszę nie bardzo. Nie strąciłeś mnie, Bartek, sam zjechałem, debilu. No przecież proszę. Koga tego walni? Spróbował. Nie trafił. No oczywiście, ale musiałem trafić. Bartek! Ale Oli, nie musiałeś akurat nie bić. Kurwa i na sam koniec, jak coś, oczywiście, kurwa, jak coś. Bartek, Oli akurat nie musiałeś. Także... Cóż. Ola, walnij tam go! No, próbowałam, nie wyszło. Na czym ty jedziesz, Agaty? Toreadorem. No to... Toreador! Bartek, walnij go! Albo ten drugi! To ja! Ja jadę na buście, Bartek, także uważaj. A to Shepard? Nie, to ja. A nie, to Bartek. A to nie uderzyłem Bartka, dlatego że myślałem, że to Shepard jak coś, więc... Mnie nie uderzyłeś, bo myślałem, że to Bartek. Nie, myślałem, że to Shepard, a to był Bartek. Dlatego nie uderzyłem. Spokojnie! Zaraz zapraszam. Jezus Maria! Kto to nie trafił mnie, jadąc Ola? Rozpędzonym wielkim pojazdem? Ola, to była Ola. To będzie Ola. Polecisz na dół, Shepard. Nie. A, poleciałem, kurwa! Ale myślałem tak ładnie. Ole, a Ole to jeszcze lepiej tak śmignąłem tutaj przy tym. Dokładnie, Ola, to też tak. Także i tak na spokojnie nadgonicie tutaj. Nadgonicie, Bartek. Zapraszam, Bartek, bo ja tutaj będę bił Hokatego, ty przejdziesz drugim Toreadorem i razem dojedziemy do mety. Tak nie będzie. Brzmi sobie na dobry tak plan, nie ale będzie. Nie, dobra, to już zjeżdżam. Zjeżdżaj, nie, pomogę ci. No ty kurwa. Tak, ja już tam dalej nie mogę. Pa, Bartek poleci. Pa, Bartek poleci i sam zaraz spadnie. Nie trafiłem, ale dalej jest na tym. No to nie, no jak już nie walniemy, to on ma przejazd, no. Jak ma przejazd, to już z meta tu. Jak ma przejazd, to ma przejazd. Spokojnie, Ola jeszcze zrobi robotę. Walnij go, plok. Giga. Walnij go, proszę, jakkolwiek. Ola zrobi robotę. Tak, musisz, dasz no, ale nie palnie, bo jest przede mną. Jezus Maria, go jest golfowym. Boże święty. Boże, to jest pręd, normalnie jak? No, prędkości. Ja i przegoniła. No cóż, dla mnie to jest koniec wyścigu, proszę państwa. Żegnam się ze wszystkimi, bo ja wiem, jak to będzie wyglądało. Ja już wiem, co się zaraz wydarzy. Ja już przeganiam przyszłość. Że większość, że kurwa, ja tego dostanę. Face to face'a jechałem wierzy i chuj, kurwa, musiał się wydarzyć. Jakiś Bartek, kurwa, ty! Podpartek. Ola miała wydarzyłem teraz się unlucka, bo Ola mnie uderzyła, nie? Tylko, że wydarzyło się coś bardzo złego. Ej, wiecie, że musimy jeszcze przebiec na piechotę? Całą trasę, to już nie fajne akurat. Przejedź go, Nie przejeżdżamy. Jezus Maria, tak. On naprawdę można to zrobi zaraz jak coś. Jak można w ogóle na face to face'ach dać? Ja mogę przejechać, nie ma problemu. Nie przejeżdżamy, Bartek, biegaczy. Bo to tylko już jest waste of time, szczególnie przed metą. No szkoda. Ale Ola akuratnie mogła mnie wywalić tym toreadorem. Tylko Ola się pośpieszyła i wyskoczyła na buście, przez co ona w ogóle była na duchu. Jezus Maria, naprawdę ja face nie to face u mnie było 10 minut tylko i wyłącznie dlatego, aha, że twórca mapy jest naszym widzem, dlatego nie będę go wyzywał, ale nie zmienia faktu, że drogi widzu, nie dawał. Nie, no to ogólnie face to face jest spoko, face tylko spoko, ale szkoda tego biegania. Ale dwa ostatnie pojazdy w zasadzie rzeczy to... No to prawda, wolne samochody. Do wyjebania. Wolny samochodzik plus bieganie to jest taki ways of time. W sensie jeden wolny samochodzik jeszcze okej, bo można nadrobić, nie? Ale dwa to już ciężko, nie? To zależy wszystko, to wszystko zależy. Bo ten, powiem tak, ten ostatni jest faktycznie giga wolny. Bo ten wózek golfowy jeszcze okej. Wózek golfowy myślę mówię, może ujść.
Ale tamten to już jest masakra po prostu. A który? Który tak? No, no ostatni Bartek, ten lotniska. Samolotowy, no. A ten był samolot? No, 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 no. No on jest giga, on już giga wolno jedzie. Po prostu. No i bieganie, no, bieganie to już. Bieganie to już. Wiadomo, to może być fajniejszy face to face dla randomów po prostu, bo randomy nie mają zasad, to tam wiesz. Ja już to widzę, jak biegnie chłop i wszyscy. Powiem tak, to w ostatnim momencie będzie bieg jako pierwszy i się zamieni ostatni w biegnącego, ten będzie pierwszy po prostu, wygra. Może, może, może. Także... No, no. Właśnie, ale już Dinder Suzuki, yo. No i to jest tor, który zna Ola, więc wygra na pewno. Tak? Czyli no, przypominam, że nie warto i nie należy się huncić tu. Tak, to się nie bijemy. Na F1 się nie bijemy. Się bardzo staramy nie huncić. O, nie trafiłem. Ty też siema. Nie trafiłeś. O, to w ogóle nie widać. No tak. Czego nie widać? Okay. Może Bartek, bo ty może na punktów, ale to wa... Bartek, no i... kurwa! Co? Jak to teraz? To Ola. A to była Ola, sorry, przepraszam. No to kurwa mnie widać, już z przyzwyczajenia, no, poszło Bartek. Przepraszam, Connor, chciałem powiedzieć. Ola, kurwa, debilu. Przepraszam, to przecież przypadek było. Ale Ola, ale przecież widzisz, że jadę sobie, skręcam sobie, a ty po prostu jedziesz prosto. Ja tutaj zatrzymałem się. Ty pamiętasz o tym, że... Bo ty, Ola jeździ ty F1 przecież, chłopie. No właśnie, bo ty się interesujesz F1, ale ty wiesz o tym, że tam jest kierownica, nie? I ona robi takie ziu-ziu i jak skręcasz w lewo tą kierownicę, to wyobraź sobie, ale widzisz, Shepard, ona jest przyzwyczajona do tego, jak na naprawdę jeżdżą w F1, a ty nie jechałeś naprawdę jak F1. Sorry. Akurat nie, co do F1 to trzeba przyznać, Ola ma tutaj doświadczenie i wiedzę. To nie aż takie spore doświadczenie. Jezu, Ola jest koło mnie, o matko. Cześć. O Jezus. A my dojedziemy w ogóle tego kogatego? Nie wiem, nie wiem. No jeżeli... No nie dojedziemy. Dobra, oddaję boosta. A tu jest boost? Jest. Kurczę. Przynajmniej, że może nie będzie boosta przynajmniej. No to... pomyliłeś się. To gdzie jest ten tor? O Jezus! O kurde! W Japonii. Torki, no to dlatego... Suzuka. Możesz mnie wyzywać, bo... No. Shepard, ty debilu jeden! No, to wiem, to przyznaję teraz, to debilnie zagrałem. I na tym torze rok temu Max Verstappen sobie mistrzostwo obronił. Oj, bardzo dobrze! Ale powiem ci, Shepard. Czemu rozumiem, dlaczego tak wyzwałeś? A w ogóle ten weekend nie odbędzie się wyścig powód, na Emilii Romanii, że tak trzeba. Powiem. Dlaczego? Ponieważ są, we Włoszech ogólnie są powodzie teraz, tam straszne. A dlaczego ich tak powodzi? Nie no... Nie wiem, czemuś tak właśnie powodzi wszystkim, a mi nie. Niby im się powodzi, a jednak jest to brane jako coś negatywnego, nie? Ola, ale to jest taki zakręt pod kątem 90 stopni, jest taki ostry. Niby Ola gra F1, a mam nalegam, nie gra. Nalegam, wręcz przestrzegam, żebyś użyła mimo wszystko hamulca. Ja wiem, że się na F1 nie używa, ale musisz to robić troszkę z hamulec jest usunięty, wiesz? Stary, z formą. Usunięty, to ty masz mózg debilu, nie gadam z tobą. Usunięty, to powinieneś być ty. O, co? Masysowe jak na... debila, no. Prawda. Dobra. No, kurde. No, jeszcze usunięty z wyścigu, of course, w GTA 5. No właśnie, no, nie tak było. To jest. Także tylko YouTube administration, please. Please. Don't ban me for this. Please very carefully. Stupido. Shepardinho. Please very carefully review my report for this guy, because he's for disgusting. This zip. This is awful! Disgusting! You are disgusting, awful. Little... Yeah. You are disgusting little man. Yes, you are very disgusting little funny man. Funny... And handsome you, man. I want to vomit. You know what vomit is? Yeah, yeah. Or not. What is vomit? Śmieszny, zabawny. Znaczy, bo ty oglądałeś Strażników Galaktyki, Shepardzik? Nie. Kurczę. Bym rzucił, już miałem coś mówić, żarcik. Nie mogę. Sytuacyjny. A ty, Bartek, nie oglądałeś? Nie, właśnie. A czemu? Ja też nie, ale nie planuję oglądać. Szczerze, jakoś chciałem, ale miałem z kimś się A, no to ja go nie planuję.